Nagrywam ten film na zakończenie mojego pobytu w Italii. Być może wrócę tu jeszcze na tę ziemię, w miejsce, w którym pracowałem. Dziś nagram ostatni film w miejscu, w którym pracowałem, w miejscu, o które dbałem. Przede wszystkim ogród, dom. Wszystko, co tutaj widzicie, robiłem ja. Dbałem o to. Jeden człowiek, który zajmował się ogrodem, i nie tylko ogrodem, bo i domem, i starszym człowiekiem, jako opiekun. Robiłem to sam. Pracowałem od rana do nocy. Jak widzicie, wszystko zadbane. Drzewa oliwne popodcinane. Trawę jeszcze jutro ostatni raz skoszę. I przygotowuję się do wyjazdu. Nie wrócę to tylko dlatego, że osoba, z którą pracuję, jest osobą despotyczną. Jest osobą, która nie da normalnie pracować. Nigdy bym stąd nie wyjechał, gdyby na miejscu tej osoby była kobieta zupełnie z innym charakterem. Chodziłem tu w Italii z moimi wyjazdami do domu ponad 1,5 roku. Wiele poznałem. Poznałem ich kulturę, poznałem zwyczaje, poznałem kilka ciekawych miejsc. Natomiast praca, jaką mam, jest pracą dobrą, jest dobrze płatną, ale stres, jakim żyję każdego dnia, jest nie do zniesienia. Od początku przyjąłem zasadę, że przetrwam tu i było zbyt pięknie też jako miejsce pracy, żebym się poddał, więc musiałem zrealizować swój plan, żeby zarobić jakieś pieniążki na utrzymanie, pomóc dzieciom, nie patrząc na to, z kim mam do czynienia. Z pokorą pracowałem. Pokorą znosiłem wszystko. Idziemy dalej. Miejsce, w którym uwielbiałem przebywać. Miejsce. O, rozpoczęte. Wycinanie bambusa. Trzeba będzie to powywozić. Miejsce moich narzędzi. Następne przejście do następnego ogrodu. Kiedy tu przyjechałem pierwszy raz, wszystko było tak zaniedbane, zarośnięte, że Włosi, którzy przyjeżdżali odwiedzać tę rodzinę, chwalili. I co było dla mnie wielką radością i takim dowartościowaniem, że jest odpowiedni człowiek, który się zajął domem. Pracowałem w sumie w różnych miejscach i różne rzeczy robiłem w życiu, ale nigdy nie miałem do czynienia z tak potężnym domem, z tak bogatymi ludźmi, jacy tutaj są. W sumie ten człowiek, mój podopieczny, gdzie wchodzą w grę już miliardy euro. W sumie ludzie, którzy dają zarobić, ale w sumie też za bardzo nie docenią tego, co zrobić dla nich. To jest tak, jak jest mówione, że obraca się milionami, a drugiemu z wdzięczności nawet nie da się złotówki więcej. I tu jest tak przyjęte. I tak, choć nie patrzę na to, żeby mieć więcej pieniędzy z tego tytułu, co zrobiłem. Raczej chyba cieszy mnie to, co zrobię własnymi rękoma, to, co pielęgnuję, to, o co dbam i chyba nawet to, czego się tu nauczyłem.
Myślę, że słowo pokora kiedyś dla mnie było słowem pustym, którego ciągle się uczyłem i nie mogłem jakby znaleźć definicji na to, czy znaleźć sobie tej pokory. Tutaj nauczyłem się, tutaj po prostu przyjąłem tę pokorę, tutaj zwiesiłem głowę, tutaj stałem się innym człowiekiem. Teraz zostawiam o jeden z przykładów oliwki, która ginęła, doprowadzona do ładu, powycinana. Tutaj przygotowywałem się jakby do ruszenia dalszą podróż mojego życia i dokładnie 8 wylatuję za kilka dni, to jest za 6 dni wylatuję w niedzielę z Rzymu do Polski. Do Polski już zupełnie w inne miejsce, następny rozdział mojego życia. Do Polski, gdzie też jakby przygotowałem grunt pod nowe życie. Ile też trzeba cierpliwości, ile trzeba sobie pokory, żeby pracując prawda, w ludzkich warunkach, w dobrych warunkach, gdzie dom, jak widzicie, tu jest garaż, wszystko jest na wysokim poziomie. Mimo to ludzie są bardzo chłodni, jakby bez serc. I to po prostu przez, nie wiem jak dla kogo, ale jak dla mnie, dla człowieka wrażliwego, na dłuższy czas, na dłuższą metę jest to nie do zniesienia. Ponieważ wszystko, co w sobie wypracowałem, całą pokorę swojego życia, prawdopodobnie, gdybym był tu dłużej, poddałbym się i to, co w sobie wypracowałem, zostałoby zburzone. Mam jeszcze korytarze, miejsca. Accendere luce. Cieszę się, że wracam do Polski. Otwieram tak zwane cancellino. Krata. Wychodzimy do cancellino. Idziemy tu pod arkadami domu. Jest tu ktoś, kogo bardzo lubiłem, bardzo cenię sobie, to piesek Emi. Wyjeżdżałem stąd w niedzielę, ląduję w Gdańsku, ale to jest tylko zmyłka dla mojej osoby, która ląduje ze mną w Gdańsku. Wsiadam w taryfę i wyjeżdżam zupełnie w inne miejsce w Polsce, także nawet nie wracam do Grudziądza. Wszystko jest przygotowane, zaplanowane. Myślę, że kolejny krok, kolejna osoba, którą spotykam na swojej drodze, spotkałem, gdzie wszystko przygotowałem. Myślę, że to będzie coś nowego, coś, gdzie będę mógł siebie realizować, pisać, prowadzić stronę poezji, wydawać kolejne książki, ponieważ tutaj byłem oddany tylko pracy. Co mogłem szybko zrobić, coś napisać ewentualnie. Też w stresie. Nagrywając ten film, też rozglądam się dookoła, czy gdzieś osoba patrzy z okna. To znaczy Barbara sobie pracuje, czy nie obserwuje, czy za chwilę nie będzie dzwoniła, wołała. Po prostu choćbym miał tylko stać w kuchni, ale muszę być.
Choćby nie było żadnej pracy w tym momencie, ale mam stać jak kamerdyner. Czasami mam wrażenie, jakbym miał zębić. I posiadłość cicha, nie ma ludzi. Można by było odpocząć. Nie da odpocząć. Polka, która zaprzedała totalnie swoją duszę Włochom. A temat jej pracy tutaj i lata, które on tu jest, układy, jak się tu panują, na pograniczu układów mafijnych, nie da się po prostu w ten sposób pracować. Jeżeli nawet zbyt dużo wiesz, musisz to trzymać dla siebie, a jeżeli powiesz gdzieś, czy coś powiesz nie tak, skończy się to utratą pracy, a mogłoby się nawet skończyć z tym, że wyjedziesz stąd w czarnym worku. To jest tylko jedna z posiadłości, są jak to tej rodziny. A jest tego więcej, byłem w różnych miejscach u nich. I wierzcie mi, że poznałem wielkich ludzi, wielkie pieniądze, wielki świat. Przede wszystkim cieszę się z tego, że mogłem być w antycznych miastach. Rzym, na wyniesieniu na ołtarze, kiedy na świecie papież był ogłoszony świętym, byłem w Rzymie. Duchowo czułem się natchniony, stanąłem na nogi, zacząłem pracować nad sobą i udało mi się odejść od problemów, które miałem ze sobą, emocjonalnych, czy depresyjnych, czy też od pewnego uzależnienia, które mną miotało przez praktycznie całą większość mojego życia. W tym miejscu mimo to dostosowałem się. Dzięki znajomości psychologii udało mi się też jakby pokonać tą kobietę, z którą pracowałem. Ja wciąż tego nie widzi. Jeżeli istnieją potwory, to ja w nie wierzę. Żegnam się z tą posiadłością. Nagram jeszcze jeden film z całym domem, gdzie pracowałem, garaż, piwnice, pokoje, nagram wszystkie pomieszczenia. Jest tego tak dużo. I mają ludzie pieniądze, żyją zgorzkniali, skłóceni, siostry ze sobą, ojciec z siostrami. Nie potrafią korzystać z tego, co mają. Także wierzcie mi, ludzie biedni, macie kłopoty, ale ludzie bogaci mają jeszcze większe. Nie chcielibyście mieć za dużo pieniędzy. Cieszcie się drobiazgami, tak jak ja nauczyłem cenić się. Cenić drobne chwile i cenić sobie też, cieszyć się drobiazgami. Mój pokój. Dwa pierwsze okna. Persjany zamknięte. Góra. Pokój mojego podopiecznego, pierwsze okno. Drugie okno, łazienka. Trzecie okno, Luisa. Czwarte okno, łazienka. Piąte okno, signora Anna Morte. Morte nie żyje. Żona mojego podopiecznego. Dalej kuchnia, salon, ale to już za ulkę. Pokażę w następnym filmie. Przepiękne widoki poza ogrodami. Przepiękne widoki tutaj, z każdego miejsca, nawet ze szczelin ogrodu. Może słabo widoczne, ale przepiękne. Nagram też jeszcze morze, które widać stąd z góry, ale to już z wyższego pionu, pierwszego piętra lub nawet może z dachu uda mi się wejść, bo nakręcam. Także są to też miejsca, w których chodziłem, rozmyślałem w wolnych chwilach, analizowałem i szczegółowo dopinałem swój plan z drugą osobą, myślę, że mądrą osobą, dojrzałą osobą, a myślę, że osoba, na którą trafiłem, jest dobrą osobą, bo też
wynika z naszej znajomości. Trochę dłuższej rozmów, pisania. Proszę, wszędzie góry dookoła. Góry. To są tylko skrawki, które mogę pokazać. Jestem bardzo niskim punktem teraz. Proszę. Jedna z wyższych gór to będzie tutaj. Proszę. Pięknie, bellissimo. Bello paese, bello giardino, mio lavoro, mio giardino. Mio lavoro, tutto io. Uwierzcie, ktoś by nie wierzył. Ta rodzina dysponuje kwotą ponad 3 miliardów złotych. Euro, przepraszam. Euro. Nie przywykłem jeszcze do ich waluty europejskiej. Proszę bardzo, patio rezerwowane, gdzie stawiamy tu stół po środku, tu trenowałem. To wszystko zadbane, podcinane. Proszę, proszę, pięknie. Wieczne lato. Jedno co wam gwarantuję, jak tu przyjedziecie kiedyś, gwarantuję wam pogodę. Lekki deszcz, ciepły deszcz, zawsze ciepły. Grudzień, styczeń. Chyba, że są jakieś anomalie pogodowe, ale ciepło, ciepło, bardzo egzotyczny klimat, który można zagwarantować wszystkim turystom. Piękny kraj, ludzie bardzo specyficzni, o których można byłoby wiele mówić, natomiast nie o to chodzi, nie patrzę na ludzi, patrzę na to, czego ja mógłbym się nauczyć, a nauczyłem się tutaj wiele, nauczyłem się nowej pracy, też po części języka, może nie tak, jak bym chciał, ale coś o tym kraju wiem, znam język, potrafię się dogadać, znam ich kulturę i poprzez to, że znalazłem się, stałem się takim człowiekiem europejskim, takim człowiekiem, który był, widział. Cieszę się i dziękuję Bogu, że było mi dane to poznać. Tu chwila spojrzenia na góry. W lewo dalej za tymi drzewami mamy morze, ale to później z wyższego poziomu się nagra. Mój ulubiony piesek Emi. Emi! Faj, faj! Andiamo, Roberto! Daj, daj, daj! Daj, daj, Emi! Daj, mandzia, Emi. Andiamo, Emi. Mandzia, mandzia. Bellissimo, bellissimo. Buono, buono. Crocchetta. Oh, yum, 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 yum.
Oj, moja. Manga. A, Emi, tieni. Moja Emi. Bertucia. Miam. Bertucia. To najulubiony z przysmak Emi. Najpiękniejszy, najlepszy. Krokieciki. O, takie. Emi normalnie szaleje za nim. Emi, tieni. Brawa, Emi, brawa. Oj, brawa. Brawa, nauczyłem ją sać na dwóch łapach. Robert dba o Emi, tak? Mi bać. Dom zbudowany w miejscach, gdzie mam trzęsienia ziemi, zbudowany antysejsmicznie, musiało być po największe trzęsienie ziemi w skali 8. Może wtedy gdzieś coś by z tym domem się stało, tak? Dom wygląda zresztą z materiałów jak bunkier Adolfa Hitlera. Właśnie w tych chodnikach tutaj wszędzie jest układ antysejsmiczny, rozwiązanie jakieś technologiczne, nie wiem, nie znam. Wiem dokładnie, że jest wytrzymały na największe wstrząsy. Była renowacja tego domu, było wszystko poprawiane. Także mieszkamy bezpiecznie. Podejrzewam, że jakby od tej strony przyszło tsunami, odmowa, to chyba też byśmy przetrwali. Od góry jesteśmy daleko, po drugiej stronie domu są góry. Tutaj mamy morze Adriatyk, dlatego też jesteśmy po środku. Gdzieś ta sama odległość do góry morza, jakieś 10-15 km po prostej linii. Dlatego też mamy taki dobry klimat, dobre powietrze, niesamowite. Ludzie, sam się nieraz śmieję do siebie, że ludzie żyją tutaj po prawie 200 lat. Jak ktoś umrze mając 90 lat, a kolega się dowie mi, no młody jeszcze był, 90 lat, młodzieniec. No, ostatnia historia, która zdarzyła się w mieście Jesi, na ulicy Corso, pobiło się dwóch nastolatków w wieku 87 lat i 82 lata, zakochani w jednej kobiecie. Zakłócili porządek publiczny, tłukli się w parku laskami, czyli ten młodszy 82 lata zaczaił się od tego starszego, który wchodził w pieskę, w pewnej porze o kobietę się pobili, która miała 60 lat, jest opiekunką, w gazecie były podane nazwiska, o kobietę doszło do bójki. Historyczna przyjaźń tych panów się zakończyła od wojny przez tę kobietę. Tacy to są panowie z temperamentem w takim wieku. Obaj oczywiście wylądowali na posterunku na karabinierach, gdzie dostali 90 dni do wyjaśnienia sprawy, bo w pierwszych dniach nie można było z nimi dojść do ładu, o co im tak naprawdę poszło i co się stało, nie? Nie mogli się z nimi dogadać w tym perworze walki ze sobą. No, także takie rzeczy się tu dzieją. Nasz zresztą pan Romeo też jest zakochany na naszej opiekunce, czyli barbarze, która potem pracuje i wyczynia tu cuda, nie uważa za rywala, gotów by tutaj, gdyby mógł chodzić i byłby trochę młodszy, bo tak jak tu często się zdarza w Italii, że strzelają do żon, zabijają nożami, dużo morderstw, tego na pierwszy rzut oka się nie widzi, ale w telewizji jest aż przeładowane morderstwami, zazdrością. O żonę, o byłą żonę, o męża, strzelaniny, noże na porządku dziennym. Dzienniki, tak jak u nas, są przeładowane morderstwami i Włosi tym żyją, tak jak my żyją polityką, tak oni żyją tym, takimi wieściami, spotykają się w lokalach. Przepraszam, muszę kończyć film, bo już jest zawołany. Dziękuję. Tak, już idę. Nagrywałem sobie film.